Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Dirt Rally 2.0. Dzisiaj, jak obiecywałem, będziemy jeździć na kamerze z maski. Zobaczymy jak mi pójdzie, na pewno będzie trochę niżej, więc gorsze pole widzenia, nie będę widział tak dobrze zakrętów, ale startujemy w dzień, może nie będzie tak źle, lecimy. Raczej tą prędkość czuć. Wracaj. Była jakaś furtka. Ej, gdzie tu ta piątka i... What? O co biega? Ej, co jest? Przecież tam była piątka i szóstka. No ty... What? To nie tak, jest, to muszę jechać, nie mam już powtórek. I tam była piątka i szóstka, gdzież mówił mi ten pedał. Muszę tego, pilota zmienić. A to dopiero tutaj, nie widziałem tych, o Boże. Ale będę miał przerąbany czas. Nawet jak się nie rozwalę już tu. O masakra. Inaczej dźwięki, kurde, słychać. Taki dźwięk silnika przetłumiony trochę, nie? I zawieszenie słychać, jak się ubija. Zwężenie. Coś rozwaliłem. Cofaj. Chyba nie pozna tej traski, to nie da rady. Albo muszę włączyć tego pilota, żeby mi gadał. O, teraz co, ja tego nie zauważyłem. Jezu, już nie mogę restartować. Jeśli chodzi o sekwencję, to tutaj jest taka lipa, że musimy poprzełączać trochę tych biegów. Żeby wrzucić na przykład wsteczny, zajmuje to dużo czasu. Jak jest hash lifter, to trochę lepiej pod tym względem. Ale z drugiej strony też musimy bawić się ze sprzęgłem. Niekoniecznie, bo możemy ustawić sobie hash lifter i bez sprzęgła, ale jakoś tak dla mnie to... Nie no, bardziej intuicyjnie faktycznie te nawrotki. Nawrotki dużo lepiej na tej kamerze. Mm-hmm.
porównania, kurde. Coś z furkownie tak już. Nie ma się co dziwić, trochę ją tam pokatowałem. Za szybko. Ale fajnie, fajnie było sobie tak przyspieszyć na całą kitę. I tak już mam przerąbane, więc mogę jechać na pałę, żeby tylko fury nie rozwalić, nie? Jeszcze jeden bieg. To już nie ma. Jeszcze boję się tak wpierdzielić w las, bo to wiesz, uderzysz w drzewo i pół samochodu skasujesz. Następny odcinek specjalny musisz połową samochodu przejechać jakoś. Nie masz naprawy. Dobra, kamera z maski, kurde, ma coś w sobie. Ja wiem, że można jeszcze tej kamery z kokpitu używać, ale wtedy to niewiele się, kurde, widzi. Mnie rozprasza kierowca wtedy, więc ja sobie gram przeważnie w rajdówki na tej kamerze z maski i faktycznie dużo lepiej jest jakby czuć ten samochód, nie? Łatwiej jest zrozumieć, co się z samochodem dzieje, nawet jeśli gdzieś tam się rozwalisz o ścianę czy coś, od razu to czujesz, a czasami, nie wiem jak to wytłumaczyć nawet, czasami jak się jedzie na tej kamerze z tyłu, to tak nie wiadomo, co się z samochodem zaraz stanie. Tutaj jesteś w stanie szybko się nauczyć, co jest. Nie mów, że dostałem karę za to, że nie dojechałem do tego pedała. Nie no, raczej nie za to, ale 15 miejsce. Całkiem, całkiem. Aha, to już koniec Nowej Anglii. 73 tysiące, kurde, gościu. Szalejesz. Skończę całe te mistrzostwa i będziemy musieli zmienić furkę, chociaż powiem wam, że ten Peugeot jest naprawdę fantastyczny. Zajebiście mi się nim jeździ. Mamy jeszcze, no, sporo. Zobaczcie, tutaj mamy 6... 12, 18 stage'ów mamy, nie? To jest sporo. To jest sporo jazdy. I tak, zobaczymy, czy mamy jakieś upgrade'y. Na pewno będzie trzeba ponaprawiać. Tutaj możemy sobie wszystko powymieniać. Powymieniamy sobie, bo to nie kosztuje aż tak, wiecie, bardzo dużo. A będziemy mieli nowiutkie wszystko. Pyk. Dobra, to zrobione. Akceptujemy i tak, odblokowaliśmy sobie upgrade silnika, co będzie kosztować 60 tysięcy. Niewiele nam się performance zwiększy, czyli wydajność, ale zmniejszy nam się dość znacznie wytrzymałość z silnika. No, zaryzykujemy. Tutaj upgrade'y mamy wszystkie i możemy startować. Gdzie teraz będziemy? Bo nawet nie spojrzałem. Nowa Zelandia. Okej. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ocean Beach. O kurde, 11 km. Ale zobaczcie, jak pokręcone. Będziemy pewnie na klifach jakichś czy coś. Daj spokój. O, ja nie wiem, co z tym samochodem teraz będzie. Zobaczymy. Dobra, weźmy sobie oponki miękkie. Tutaj podejrzewam, że będziemy potrzebowali czegoś takiego. Jeśli chodzi o tuning, tutaj zostawiam tak jak było. Chyba niech będzie. Nie bawię się za bardzo w te ustawienia, bo powiem szczerze, one tak nie za dużo dają. Coś tam dają, ale marginalnie. No i tak, nie ma takich klifów.
Przynajmniej teraz. Zobaczymy, co będzie później, bo to wyglądało na jakimś wybrzeżu, ale może to jest takie gładkie, łagodne wybrzeże. Nigdy nie byłem w Nowej Zelandii, więc... Startujemy. Ops. Co jest? O, dobra. Mało brakowało. Dobrze, że koła nie urwałem tam. Zdaje się, że macie ładne widoczki. Ja nie mogę się tam spojrzeć. Ładna ta gra jest w ogóle, trzeba przyznać, naprawdę. Jak mówię, ostatnio grałem sobie w WRC 9. Powiem wam, że tamta WRC 9 wygląda tragicznie w porównaniu do Delta Rally 2.0. Jeśli chodzi o grafikę, nie? Dźwięki, te sprawy, inne pozostałe to już pozostawiam. Ale tu jeździłem już chyba. O, fuck! Jeździłem sobie chyba w kadecie. Kadetem znaczycie. Co jest? Brakuje powera, gościu. Dawaj, 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 dawaj. Coś na pewno zniszczyłem. Poza oczywiście ogrodzeniem, cholera. Niedobrze, niedobrze. Ile startuję, bo jeszcze tragedii nie ma, ale no nie jestem zadowolony, jak się pewnie domyślacie. No, 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 wstawaj. Gdzieś ty poleciał, gościu. Jezu. No, no. No, no.
mi się chyba opony skończyły, wiecie? Lata auto na lewo i prawo jak chcę. Mogłem nie brać takich miękkich na ten... na taki długi odcinek. No i co? Boże! Nie, chyba czegoś nie mam. A mi się jeszcze mylą te biegi, kurde. No, skręcaj. Coś tam się kuźwa urwało. O, to była czwórka? No way, no way. Cofaj. Boże, Boże, weź wjedź na tą drogę, gościu. No nie. Ja mam rozważenie, że te oznaczenia tych zakrętów są niezbyt precyzyjne, kurde. Musiał znowu ogrodzenia poprawić do następnego rajdowca, kierowca. Jestem kierowca bombowca? Bombowca kierowca? No jak? Zobacz, kościół. Chyba jeszcze żadnej kary nie wyłapałem, ale już dwa razy, czy tam trzy razy byłem w rowie. Ale wiecie co, na takim długim odcinku jeszcze można sporo ugrać mimo wszystko. Ja mam wrażenie, że jadę 1000 na godzinę na tej kamerze, serio. Samochód to już pewnie wygląda jak kupa złomu. Tym nożnym hamulcem lepiej się nawraca niż, kurde, ręcznym. Ręcznym to wiesz, tylko lekko dotkniesz, fura ci się obraca dupą do przodu. Zobaczymy, kurde. Nie no, trochę lepiej jest. Podejrzewam, że moja jazda nie wyglądała najlepiej. Coś tam się stało z tylną osią, te koła są jakoś kopnięte. What? Ja pierdzielę, patrz, o ile lepszy byłem. Co? Ja myślałem, że będę gdzieś w połowie stawki. Gościu, patrz na to. What? Niemożliwe. O kurde, to coś daje ta kamera. Nie no, to wam mówiłem, że na takim odcinku długim można jeszcze sporo ugrać, jak ci tam nie wyjdzie początek. Także tutaj nie ma stresu. Dobra. Pyk i start. Ej, bo mi się nie podoba ta... Zobaczmy, co to tam się dzieje z tyłu. Ja nie mam drzwi w tym samochodzie.
Ja pierdziut. Ej, ale dojechałem. Nie no, coś jest ewidentnie nie tak z tyłem. Przecież naprawy zajmą 2 dni, a ja będę miał na to paręnaście minut, 50 minut. Katastrofa jest. Dobra, zmieniamy na tą maskę, dobrze mi się jeździ. Startujemy. Jestem pierwszy, ale zrujnowałem auto. Dobry tytuł odcinka. Wow! Myślę, że dużo będzie tak tego typu sytuacji teraz. Ale jednak podoba mi się napęd na tył. Kurde, nie tak zmieniałem. Nieważne. Podoba mi się napęd na tył pod tym względem. Boże, na 4 koła mi się podoba ten napęd, dlatego że możemy z takich rowów, kurde, wyjechać. To jest spory plus. Jakim cudem ja byłem pierwszy, to jeszcze jak różnica, nie? Jechałem jak szalony po prostu. Biegu do wymiany, silnik do wymiany. Tak będzie. Chłopak! Nie będzie czasu na te wymiany, gościu. Pierdziele. Mogę to powtórzyć? Muszę to powtórzyć, bo jest kosmos. Jeszcze raz. Strasznie ciasno tu jest, nie mogę tak szybko jechać. Trzymaj się, kuźwa, tej drogi! Uzależniam się od tej gry, serio. Ściąga mnie coś na wylot. Może brak drzwi. Nie wiem. Coś tam nie gra, no. Pijeczka. Nic nie. Próbowałem go opanować, serio, nie wciskałem gazu. Nie pykło. Coś zaczyna z niego dziwnie brzmieć. Jakby coś jest nie tak. No, trzymaj się. Spadnie się to auto, serio.
co? Czym się zahaczył? Boże. Tak fajnie szedł, nie? Leciał dosłownie. Jezus, jak tu jest zajebiście ciasno. Cofaj, 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 szybko. Widzicie, trochę trzeba się nauderzać w tą skrzynię, żeby wrzucić wsteczny, nie? A, to już przed końcem. Jezu, tragedia, jak ten samochód wygląda? Pokaż mi go. Czym tu się kamerę zmienia? Kuźwa. Nie mogę zmienić kamery. Przejadę gościa. O Boże. O Boże. Ej, były momenty, gdzie naprawdę fajnie szło, ale tak jest tutaj ciasno, że to jest szok. Dostałem kary, 9. miejsce. Lipa trochę, tam chyba jeden raz wypadłem, nie? Ujo piernicze, cały się zgrzały, bo samochód wygląda paskudnie. Zobaczmy jakie tutaj będą wymiany w ogóle, bo teraz będziemy mogli chyba go trochę naprawić. 4-kilometrowy, bardzo króciutki odcineczek mamy. Będziemy jechać w nocy, więc na pewno musimy naprawić światła. Tak, od tego musimy zacząć. Geometria kół, wiedziałem, że tutaj coś jest nie tak. Ciekawe, na czym polega quick fix, bo quick fix to jest taka szybka naprawa. Wydaje mi się, że wtedy po prostu ktoś kopie w te koła i one się trochę prostują. Zobaczmy, dajmy na standard. Tutaj niestety zawieszenia. Nie można naprawić, za dużo czasu. Hamulcy też nie możemy naprawić. Moglibyśmy spróbować na szybko. Ajajaj. O Jezu, o Boże, ja coś słyszałem, że ten samochód. No, źle brzmi, źle kuźwa brzmi. Nie, no, słuchajcie, wydech nam niepotrzebny. Turbo by przydało się naprawić. Quick fix dajmy. Bodywork. No niestety tu musimy poświęcić, nie możemy tego naprawić. Skrzynia biegów zajmuje bardzo dużo czasu, ale to jest ważna rzecz, jednak geometria kół ważne. Światła ważne, bo będziemy jechać kurde w nocy. Dostaniemy karę, ale 25 sekund, tak? Dobrze myślę? Czy to są minuty? Tak, 25 sekund to jest kurde kosmos, jest bardzo dużo, nie nadrobimy tego. Więc wypadałoby nie dostać kary najlepiej. O, możemy Wheel Geometry dać quick fix i to powinno załatwić sprawę. Zobaczcie, zmieściliśmy się w czasie, zostanie nam jeszcze 9 sekund. Tires, właśnie, musimy na pewno dać opony lepsze teraz, nowe najlepiej i startujemy. Dobra, zobaczmy. Jedziemy w nocy, mamy wszystkie światła. Chyba nawet mamy drzwi kierowcy, mam nadzieję. Ach, startujemy. Pierwszy raz w nocy na tej kamerze, na kamerze z maski. Zobaczymy jak pójdzie. Późno skręt, zdecydowanie. Jeszcze raz. O Boże, jeszcze raz. Tutaj też pilot na samym początku nie powiedział, czy mam skręcać w lewo, w prawo, czy mam grzać do przodu. Dopiero na samym zakręcie, zobacz, widzisz? Musisz się sam domyślić, co to kurde zrobić. No i co? Wyszucek, wiedziałeś, co trzeba zrobić. Co zrobiłeś? Nic. Jeszcze do roboty, kręć tą kierownicą, gościu. No
I co? Co on tak lata, no? Opony dobre ma przecież. O co chodzi? Co się dzieje? Teraz tak nie patrz... O, fuck. Teraz tak nie patrzę na te uszkodzenia samochodu, bo mam tą kamerę z maski. Ja się tak tym nie przyjmuję. Jak miałem kamerę z zewnątrz, to od razu widziałem, co się tam uszkodziło. Mnie to bolało, dlatego starałem się, kurde, auto oszczędzać, a teraz widzicie. Kurde, pączki, piruety. Ale lepiej mi się na tej kamerze jeździć, zdecydowanie, kurde. Łatwiej jest. Łatwiej jest opanować furę. Zdecydowanie. Wypad z drogi. Łatwiej jest opanować furę. Pyk w rowie. Kurde. Jeszcze raz. Muszę wam powiedzieć, że auto naprawdę kiepsko teraz skręca. O Boże, o Boże. Kiepsko się trzyma drogi, kiepsko skręca. Jest tragicznie. Boże, tutaj lekko dodasz gazu, on już wylatuje z drogi. To jest tragedia. A ja go dosyć dobrze tam, kurde, naprawiłem. Czego ja nie naprawiłem, że on się nie trzyma drogi? Powinien ładnie. No, trzymaj się. Trzymaj się, furka. Tragedia! Dobra, jedźmy po prostu powoli, ale dojedźmy to jakoś w jednym kawałku, Boże. Dopiero co naprawę miałem, nie? Tutaj będziemy musieli dwa odcinki w takim stanie przejechać. Daj spokój, gościu. Jak on lata! Co mu się stało? Ja muszę go chyba obejrzeć. Spoiler, pogryziony przez myszy. Ekstremalne warunki, kurde. No jest tragedia, lata. Strasznie. Ja przecież bardzo wolno jeżdżę. Ale z drugiej strony też mamy takie dosyć ciasne miejsca i ostre zakręty, nie? Tutaj się nie powinno szybko jeździć w ogóle. Mega trudny odcineczek. Ale też auto rozwalone konkretnie. No, chociaż raz byłem pierwszy, to też już dużo daje, nie? Na 12, czy tam 11-kilometrowym odcinku to jest spoko opcja, bo mi to dużo rzutuje na przyszłość, tylko widzisz, tutaj trzeba też planować, nie? Trochę. Teraz jechałem właściwie... Strasznie się jechało, Jezu! Samochód rozwalony totalnie. Nawet nie wygląda tak źle, nie? Na pierwszy rzut oka, tak? Nie, nawet się w miarę tej kupy trzyma, kurde. Co? Ej, patrz, jak mi niewiele brakowało do pierwszej pozycji tutaj. To jest nieprawdopodobne. Ale to jeszcze nic, bo teraz jechałem sobie na odcinku, gdzie jakby no 16 km i patrz, nie będę mógł naprawić samochodu.
Przecież to będzie katastrofa, gościu. Ja pierniczę, takim rozwalonym? 16 kilometrów, jak ja tutaj ledwo jechałem. Dobrze, że będziemy jechać w dzień, ale... Gościu... Gościu... Tu nie ma pół samochodu. No nic, zobaczymy, co się będzie działo już na następnym odcinku, na który was zapraszam. Trzymajcie się, na razie. Chaos.